Cześć, witam Was serdecznie, Bronix. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, jak zagrać funk. Funk to jest muzyka oparta głównie na rytmie. Oczywiście nie można generalizować, ale głównie chodzi tutaj o rytm. Akordowo się tam przeważnie niewiele dzieje, chociaż oczywiście mamy od tego liczne odstępstwa. Ale dzisiaj na potrzeby dzisiejszej lekcji chciałbym, żebyśmy sobie pogadali wariacje na temat jednego akordu. Tak naprawdę bardzo często spotykanym akordem w funku jest akord E9. To może być jakikolwiek inny. To, jaki to jest akord, mówi nam, gdzie ten palec się znajduje, tak? Czyli konkretnie mówię o akordzie E9. Ja go łapię w taki sposób. Środkowy palec daje na strunę piątą na siódmy próg, później palec wskazujący na strunę D na szósty próg i z reguły, ja tak robię, możesz zrobić jak uważasz, pokażę zaraz inne opcje, palec serdeczny kładę na siódmym progu na trzech chudych strunach. OK? Jak można go inaczej złapać? Bardzo wiele osób zamiast kłaść tego palca, no to może być przez chwilę niewygodne, ale próbujcie, może się uda. Ja wolę tak. Bardzo wiele osób kładzie tak, że serdecznego kładą na strunę trzecią na siódmym progu, a pod spodem malutki palec, tak? Czyli ten akord wówczas wygląda tak, tylko wtedy blokujemy chudą strunę, żeby ona nam się nie odezwała. OK? Czyli tak. Oczywiście ten akord, tak jak mówiłem, to nie musi być E, to może być D, to może być C, obojętnie jaki. Zresztą tych akordów jest mnóstwo, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby nieważny jest akord. Dzisiaj sobie poćwiczymy rytm. W jaki sposób to ćwiczyć? Polecam ustawienie sobie metronomu na niezbyt szybkie tempo. Ja na potrzeby dzisiejszej lekcji, to co słyszeliście na początku, zagrałem w tempie 100, a ćwiczyć będę z Wami w tempie 60. Istotą jest, żeby nie wrzucać od razu wysokiego tempa, bo pewne rzeczy mogą nam umknąć. A tutaj będziemy sobie mogli spokojnie o tym porozmawiać. Czyli tak, zakładam, że wiecie z poprzednich filmów. Standardowy nasz ruch to jest ruch ósemkowy, czyli raz i dwa i trzy i cztery i, tak? Czyli każda cyferka to jest ruch ręki w dół, a każde i to jest ruch ręki do góry, tak? Raz i dwa i trzy i cztery i. A teraz, żeby dobrze zagrać te figury rytmiczne, które występują w funku, ale nie tylko, przecież funk i w popie jest, i w bluesie, my ten ruch zrobimy szesnastkowym, czyli jak to będzie? Puszczę maszynkę i najpierw policzę z Wami, dobra? Czyli w przypadku ósemek graliśmy tak, raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i, tak? A teraz bym chciał, żebyśmy poruszali się szesnastkami, czyli na każdą naszą mocną część, tak? Dzielimy ją na cztery, czyli pa 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 pa. OK? I teraz jaka jest istota? Choćby nie wiadomo co się działo, cały czas ruszamy ręką i co ważniejsze jeszcze trafiamy w te struny. Czyli raz i teraz to wrażenie, że słychać więcej niż w rzeczywistości jest. Ano, lewa ręka to załatwia. Może ja wyłączę na chwileczkę moją maszynę perkusyjną. Lewa ręka tłumi struny. Czyli zobaczcie, nie dociskamy tutaj, żeby nie było tak. Tylko lewa ręka trzyma palce na tych strunach, co trzeba, ale ich nie dotyka.
Słyszycie różnicę, tak? Teraz dotknę, a teraz nie dotknę. I teraz cała istota sprawy tylko, czyli prawą ręką machamy non-stop, a lewą dociskamy w odpowiednim miejscu. W odpowiednim miejscu czasowym. Spróbujmy. Świetna zabawa, gwarantuję Wam. Czyli teraz każdą pierwszą z czterech szesnastek spróbuję zaakcentować. 3, 4. Ale to jest prosta sprawa. Zakładam. Co? I tak trzeba to poćwiczyć. Ale na raz akcent jest najprostszy. Spróbujmy teraz akcentu jakiegoś innego, czyli na przykład trzecią szesnastkę, tak? Czyli będzie pa pa pipa pa 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 pipa. Ok? 1, 2, 3, 4. Albo spróbujmy drugą na przykład, tak? Czyli będzie one i and a. One i and a. 1, 2, 3, 4. Pozornie to jest proste, ale z maszyną, która nam mówi, gdzie jest raz, już nie musi być takie proste wcale. Zachęcam Was do poćwiczenia tego. Czyli było na raz, było na dwa, było na trzy, to spróbujmy teraz na cztery, tak? Czyli jak to będzie? Ta 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 pa ta 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 pa ta 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 pa ta 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 pa. 3, 4. I teraz najfajniejsze. Możemy miksować sobie. Nie zawsze musimy cały czas grać na raz, albo cały czas na dwa, na trzy lub na cztery. Możemy sobie zagrać dowolny rytm. Nie wiem, strzelmy jakimś. Pada śnieg. Znacie wszyscy, tak? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. I teraz zagram ten rytm, trzymając się mojej zasady, że prawa ręka działa non-stop, a lewą będę tylko akcentował te dźwięki, które chcę zagrać, tak? One, two, three, four. Tym samym sposobem możemy zagrać każdy rytm właściwie, jaki sobie wymyślimy. Co to może być? Na pewno znacie Another Brick in the Wall, prawda? Pink Floydów. Tam jest jeden akord cały czas. Ja nie będę teraz włączał maszyny perkusyjnej, żeby musiałbym ustawić dokładnie to samo tempo, a szkoda czasu. Znacie ten utwór, więc pojadę tak z pamięci. Czyli tam jest jeden akord d-moll i on jest mniej więcej w taki sposób zagrany. Prawda? Widzieliście, cały czas ruszam ręką, a tu tylko dociskam w tym momencie, kiedy chcę. Piosenek, gdzie taki, ten rodzaj akompaniamentu jest wykorzystywany, jest opór. Ja wypisałem sobie te 3 czy 4 pierwsze, które mi przyszły do głowy. To była pierwsza z nich. Teraz możemy wziąć kawałek Bruno Marsa. On się nazywa chyba
Locked out of heaven. Patrzcie, mamy tak. Czyli oczywiście jest to do zagrania, jakbym miał tylko się zastanawiać w jakim rytmie, ale jak ruszam ręką, to mi jest dużo prościej. Nie trzeba myśleć, to się dzieje samo prawie. Teraz weźmy jakiś następny przykład, może z popu bardziej. Piosenka, którą z pewnością wszyscy znacie, Careless Whispers George'a Michaela. Tam ta gitara nie pełni pierwszoplanowej roli, ale jest gdzieś, zwłaszcza pod koniec utworu ją słychać. I patrzcie, co się dzieje. Cały czas ruszam i tylko sobie kreuję jakiś rytm. Albo książkowy przykład, przerabiam to z niektórymi uczniami, czyli kapela, która funk ma we krwi, Red Hot Chili Peppers. Pierwszy kawałek, jaki mi przychodzi do głowy, to Can't Stop. I tak jak mówię, jest on do zagrania, wszystko w dół możemy zagrać, ale jest niewygodnie. Ja spróbuję teraz z luźnej ręki, czyli będę cały czas ruszał, tak? I mamy tak. Czas ruszam ręką, nie? Ważna rzecz, której wypadałoby nie pominąć, to to, że oprócz grania akordu, my oczywiście możemy sobie zagrać pojedynczo każdy dźwięk. Wymaga to troszeczkę pracy. Myślę, że o tym osobny odcinek zrobię, ale generalnie jest tak, że chude struny tłumię tym palcem pierwszym. Po prostu kładę go tylko na tym dźwięku, który chcę, żeby się odezwał, a resztę kładę ten paluszek, żeby... O, patrzcie. Ten dźwięk się odzywa, a te dwa już nie. A górę z kolei tłumię sobie prawą ręką nasadą tutaj, w tym miejscu. Czyli równie dobrze możemy sobie wziąć pentatonikę na przykład i spróbować zagrać całą pentatonikę po malutku. Umówmy się, że akcentuję na razie na raz. I sprawdzamy. Uderzam wszystkie struny, ale będziecie słyszeli, mam nadzieję, że tylko będą się poszczególne dźwięki odzywały, chociaż ja będę grał wszystkie struny. Prawda? Zagrałem wszystkie dźwięki z pentatoniki Amol, ale pomimo tego, że trafiałem we wszystkie struny, to było słychać tylko pojedyncze. Takie fajne wrażenie, jakbyśmy troszeczkę brudzili, bo niby coś słychać, ale tak naprawdę nie wiadomo co. Co jeszcze wypadałoby dodać, że do tego akordu E9 bardzo często w muzyce funkowej się stosuje przesunięcie go o pół tonu albo przesunięcie, tak czy owak przesunięcie, tylko w górę lub w dół. I samym tym przesunięciem możemy wykreować bardzo fajny, jak to, no feeling. Wiecie, o co chodzi zapewne. Albo tak jak jest w Play That Funky Music zespołu Wild Series. Oni schodzą do tego E, ale z kisa.
po pół tona. Tyle na dziś. Dziękuję bardzo. A, jeszcze zapomniałem. To jest pierwszy raz, kiedy pojawiam Wam się na widoku z tą gitarą. Bardzo dziękuję byłemu właścicielowi oraz jego koledze. No, to jest cudowny instrument. Nasz gitars. Wiem, że wygląda jakby był stary. Nie jest stary, już taki wyszedł z fabryki. Ale ten instrument ma duszę po prostu. To widać, słychać i czuć. Bardzo się cieszę, że jestem jego właścicielem. Myślę, że zostanie ze mną na długie, długie lata. Oby. Dziękuję bardzo. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, do komentarzy. Może chcecie zostać moimi patronami. To już całkiem prężnie działa, to co się dzieje u mnie na Patronite. Dziękuję, tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!